Ryszard Wojnakowski jest jednym z najlepszych tłumaczy literatury niemieckiej w Polsce. Był wielokrotnie nagradzany przez Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich, miesięcznik Literatura na Świecie, a w 2009 roku został laureatem nagrody imienia Karla Dedeciusa. Nie można tłumaczyć absolutnie automatycznie, słowo za słowo, wyraz za wyraz. No, z biegiem lat w miarę przetłumaczonych tekstów człowiek dochodzi do wniosku, że nie liczą się poszczególne wyrazy, poszczególne zdania, poszczególne frazy, tylko całe strony, całe książki po prostu. Pretekstem do spotkania z Ryszardem Wojnakowskim jest wystawa w Bibliotece Uniwersyteckiej prezentująca sylwetki laureatów nagrody imienia Karla Dedeciusa, zarówno polskich, jak i niemieckich tłumaczy. Nasz dzisiejszy gość, pan Ryszard Wojnakowski, jest jednym z najznamienitszych tłumaczy literatury niemieckiej. A powodem, dla którego dzisiaj jest bohaterem naszego spotkania, jest przede wszystkim jest też to, iż w 2009 roku został wyróżniony, został laureatem nagrody imienia Karla Dedeciusza dla tłumaczy polskich i niemieckich, polskich i niemieckich tłumaczy literatury. Na spotkanie licznie przybyli studenci germanistyki. Chcieli jak najwięcej dowiedzieć się na temat technik tłumaczeń. Tłumaczenia są jednym z obszarem naszych zajęć, stąd też między innymi przewija się pan Ryszard Wojnakowski z racji tego, że otrzymał nagrodę Karla Dedeciusa. Poświęcamy jemu trochę więcej czasu, ale przede wszystkim skupiamy się na technice tłumaczeń, a nie na tym, jak przetłumaczył, co przetłumaczył, jak szeroki jest zakres jego tłumaczeń. Ryszard Wojnakowski przełożył dzieła takich autorów jak Erich Maria Remarque czy Klaus Mann. Obecnie zajmuje się tłumaczeniem niemieckojęzycznej poezji.